Szanowni Państwo, i kolejny pojazd gąsienicowy, który zaprezentuje się nam na czołgowisku, to SV4333 Stormer. Pojazd będący na wyposażeniu armii Wielkiej Brytanii do czasów współczesnych. Wóz należy do rodziny tzw. TVRT, czyli lekkich gąsienicowych wozów bojowych, które wywodzą się do dowód od pojazdów rozpoznawczych z lat 60. od Skorpiona i Spiritara. Pojazd obsługiwany jest na dowód przez dwóch żołnierzy, zdolny jest w wersji swojego 7 tony. Napędzany silnikiem o mocy 250 koni mechanicznych, zdolnym rozpędzić tę maszynę do 80 km na godzinę. Proszę Państwa, ciekawostką tego pojazdu jest, że stosunkowo do wielkości... Ciekawostką jest fakt, że oprócz sił zbrojnych wielotonowego królestwa użytkownikiem pojazdu typu SV4333 są na przykład Indonezja lub Oman. Pojazd ten powstał w wielu wariantach uzbrojenia, a także w wielu odmianach charakterystycznych. SV4333 Stormer, pojazd, który wpisuje się w ideę, o której już dziś mówiliśmy, czyli